Dzisiaj chciałbym przedstawić inwestycje, które są planowane na ten rok w Witaszycach. To jest największa wieś na terenie naszej gminy i tak w ramach budowy dróg lokalnych planujemy wybudowanie 3 dróg: ulicy Radosnej, Pogodnej i Jarzębi Nowej przy osiedlu, na którym mieszka radny Tadeusz Kuberka, o który to wnioskował, jak i Ireneusz Lamprecht. Myślę, że będą się cieszyć z tego, że wreszcie to osiedle zostanie zakończone i wszystkie drogi przy tym osiedlu będą wybudowane. Ale największą i długo oczekiwaną inwestycją w Witaszycach będzie budowa nowego przedszkola, które będzie wybudowane przy szkole podstawowej w Witaszycach. I tu dzięki Bartkowi Walczakowi, ale też dyrektorowi Jarkowi Łukasiewiczowi, który wyszedł z pomysłem bardzo dobrym, racjonalnym, żeby zamiast budować oddzielnie przedszkole, którego wartość byłaby około 5 milionów, lepiej to wybudować przy szkole, gdzie będziemy mogli skorzystać już z istniejącej stołówki, zaplecza kuchennego, korytarzy i tak dalej, co obniżyło nam koszt inwestycji o połowę. I przetarg został już rozstrzygnięty i zawartość 1 850 000, czyli nawet więcej, bo nowe przedszkole szacujemy budowę na 5 milionów. Dzięki też temu pomysłowi ta inwestycja uzyskała priorytet na naszym planie inwestycyjnym i dzięki temu w tym roku ta budowa, za chwilę w zasadzie, bo za chwilę będzie przekazanie na dniach placu budowy, ta budowa ruszy i dzięki temu też dzieci będą miały lepsze warunki, przede wszystkim więcej będzie też miejsc w przedszkolu. Tak jak burmistrz powiedział, przedszkole zmieni też oblicze szkoły w Witaszycach i pozwoli obsłużyć większą liczbę dzieci, które do niego uczęszczają. W tej chwili jest to około 130 dzieci. Po budowie przedszkola w tym miejscu będzie to około 200, więc więcej rodziców będzie mogło swoje pociechy zostawić w przedszkolu w Witaszycach. Nie będą musieli wozić do innych placówek. Co ważne, to powstaną 4 oddziały przedszkolne, wszystkie w parterze, bez barier architektonicznych. Każdy oddział, każda sala z własnym węzłem sanitarnym, czyli z toaletą, z łazienką oraz magazynkiem. I też, co bardzo istotne, powstanie też na dziedzińcu tego przedszkola plac zabaw, który będzie dedykowany nie tylko maluchom z tego przedszkola, ale będzie też ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci z całej wioski i z całej miejscowości. Będzie to plac dozorowany, zamykany na noc, tak aby nie dochodziło do aktów wandalizmu i dewastacji. Więc przygotowujemy teraz umowę z firmą, która dała najlepszą ofertę, firma Marzyński z Jarocina, na budowę tego przedszkola. Wartość kosztorysu to było 2,5 miliona. Po dobrze przygotowanym przetargu przez Wydział Oświaty i Kultury w Urzędzie udało się tą kwotę zbić do 1 850 000. Tak więc gmina jeszcze ma oszczędności z tego tytułu. Umowa, myślę, jeszcze w lutym będzie podpisana i tak jak powiedział burmistrz, plac budowy zostanie przekazany i tutaj dyrektor będzie wspomagał i wspierał też wykonawcę, żeby w terminie mógł inwestycję oddać. Pomysł ten rodził się nie tak od razu. To wszystko jest koncepcja przemyślana, ponieważ dzięki inwestycjom, które gmina już poczyniła w Witaszycach, w obiekcie szkolnym, dzięki wybudowaniu hali sportowej, z której możemy korzystać, dzięki remontowi małej sali gimnastycznej, ta cała infrastruktura będzie służyła właśnie również przedszkolakom, ponieważ nie do końca są takie też godziny, gdzie no, klasy już nie mają zajęć z wychowania fizycznego, a chcemy właśnie, żeby ta aktywność fizyczna dzieci była jak największa. Dzięki zgody na program Posiłek w Szkole udało się odnowić nam i stołówkę, i kuchnię przede wszystkim zmodernizować, która w tej chwili będzie obsługiwała 2 placówki. Nie byłoby to możliwe właśnie dzięki tym przebudowom, tym remontom i doposażeniu w sprzęt, który będzie służył zarówno szkole, jak i przedszkolu.